Dzień dobry. Moja firma, mała firma Dobry Dom, się zajmuje od 2009 już prefabrykacją, to znaczy domy słomiane w technologii prefabrykacji. To znaczy my prefabrykujemy elementy, które złożymy na budowę na dom. Okej, dobra. To jest na przykład taki, taki dom, który ma ściany kolankowo, to jest prawie 4 metry i to są elementy prefabrykowane, które montujemy na budowy dosyć szybko i sprawnie i tam to jest duży plus, bo nie jesteśmy zależni od pogody, bo możemy wybrać jakieś parę dni, gdzie jest ładna pogoda i postawić dom w suchym, słonecznym pogodzie i resztę prefabrykujemy pod dachem po prostu i transportujemy to później na miejsce budowy. Ja pokażę. No, następny. To jest inny dom, który ma na górze drewniany winiec i jest parterowy, bardzo ładny dom. To jest budowany w tamtym roku w Moskwie, to jest koło Łódź i ma około 140 metrów kwadratowych i też to jest montowane w jeden dzień te ściany, nie? To znaczy, to się tak mówi, jeden, dwa dni i montujemy taki dom, ale później wiadomo, trzeba go wykończyć, bo na początku nawet robiliśmy te pierwsze tynki gliniane, tu już też tam w produkcji, ale teraz już robimy tylko drewniane konstrukcje i wypełnimy to słomą, bo to się okazało, że to działa tylko z tym tynkiem, jak są idealne warunki, czyli jak to wyschnie dobrze, bo często jest tak, że jest mało miejsca i mamy dużo paneli i jak oni są jeszcze dodatkowo mokre, to trzeba to naprawdę suszyć jakimiś wiatrakami i tak dalej. I to się okazało, to jest lepiej na budowę tynkować, albo jak my to teraz robimy, my w ogóle nie tynkujemy, proszę dalej. No to jest, tak, to jest ten sam dom, ale to jest trochę inaczej na tu. Dobra, to są różne zdjęcia, różne realizacje. To jest dom w stróży. No, to jest znowu ten, okej, tu widać jak montujemy, to są różne możliwości. Jak mamy mały dom, to starczy taki HDS. Nawet taki, proszę dalej, tu jest trochę większy, mieliśmy tam dźwig, trochę dalej. Tu jest element taki wiązar, są też elementy konstrukcyjne. Te panele są nośne, tak, ale czasami jest, jak konstruktor nam to liczy, jest potrzebne, żeby dodatkowe elementy nośne były. Widać tam z tyłu są takie słupy. To są takie słupy, które na nich stoi ten wiązar, leży ten wiązar i na to są później, proszę dalej. A nie, tam nie ma. Okej, dobra. To są już dachowe elementy i tu to była taka bardzo mała dobudówka, jednodniowa akcja i tu możemy używać nawet taką koparkę, ładowarkę, to tam starczyła. To nie jest drogo do wynajęcia i są wszędzie dostępne takie maszyny. Proszę dalej. Tu widać, są dachowe elementy, też tak samo jak ściany, uczeplone słomą i oni mają od środka płytę USB.
dalej. Tu element szczytowy montujemy. Dobra, dalej. Tu jest większy, ten większy domek, tu to jest element nad tarasem. Ten akurat jest pusty, bo tam nie były potrzebne izolacje. Dalej. Tu mamy zupełnie też uczeplony dach. Tam na dole to, ten otwór to jest wejście na komin. Okej, dalej. Tu są na przykład też elementy w istniejącym budynku, które robiliśmy wiele lat temu i teraz ruszamy tam dalej. Się okazało, że teraz znowu są pieniądze i jedziemy dalej i robimy tam też w tej technologii prefabrykacji dalej. Tam z tyłu są dachowe elementy wszystkie na budowę. Tak przyjdą na budowę. Dalej, proszę. Okej. Okay. Dach jest montowany. To są jeszcze te panele w Łodzi. Zawsze trzeba to rozładować z transportu, z tego ciężarówki też z pomocą takim teleskopowym sprzętem albo widlakiem. Tam z tyłu jest też ciekawa rzecz, bo ta płyta fundamentowa była już zupełnie gotowy, polerowany beton z ogrzewanią podłogową i wtedy my przyjdziemy, montujemy podwaliny i na to wstawiamy te panele i później dach i to jest dosyć szybko już później wszystko gotowe. Dobra, dalej. Okej, okay, to jest transport paneli, dalej. Transport paneli, dalej. Okej, okay, to tak to wygląda i to ciekawe jest to, bo nasze panele, oni mają przekroj 24 cm, 28, 24 grubość i to są bardzo cienkie panele porównanie do na przykład inne technologie, które są na miejsce wstawione, tam jest grubość około 40 cm, 45 ściany, my mamy 24 i plus na zewnątrz jest taka płyta włókno drzewna, która ma 4 cm i wtedy mamy przenikalność ciepła U018. To nie jest pasywne, ale to jest dosyć dobre. I na taki transport się mieści taki prawie 100-metrowy dom z panelami ściany plus dach. Dalej. Tu mieliśmy taki właśnie ta dobudówka, to też taki trochę na taki przyczepie to jest też możliwy. Akurat to, co jest możliwe na drodze, 2,50 szeroki, to 4 metry wysoki, okej, okay, dalej. Dobra, tu widać to też, też kolejny dom, tam z tyłu trochę wystaje, ale też jest to jeszcze możliwe tak jechać, jak jest sucho. Okej, okay, dalej. Dobra, tu widać w warsztacie, jak to jest, to są wypełnione panele, już ogolone, gotowe do transportu. Proszę dalej. Tak, to samo, to jest duży panel, otwór dla drzwi. Dalej. I tu widać trochę, o co tu chodzi. To są taki ramy drewniane, to ma 4x24 jest przekrój i później są takie listwy, co 40 cm jest wiercony otwór. Zapraszam później na ogrodek, tam jest wszystko, tam są takie panele, można dotykać, wąchać i tak dalej. I później są te listwy i tam są gwoździki zawsze, żeby to się nie wybrzusza i takie mamy sztywne elementy, czyli sztywne, no oni nie są stężone. To dopiero później robimy na budowę. Dobra, proszę dalej. Puste też, dalej z tyłu jest już wypełnione, tam z tyłu są kostki słomiane, które też sami prasujemy. Ja kupuję okrągłe bale i magazynuję i później prasujemy małe kostki i pokażę jeszcze później, jak to prasujemy do takich paneli. Proszę dalej. Okej, okay, tu jest też
ważne jest, wszystkie narożniki są dobrze wypełnione, żeby tam nie są jakieś puste miejsce, gdzie później teoretycznie, ja się bałem zawsze tak, że tam się na przykład skrapla wody, jak to przykryjemy płytami na przykład od zewnątrz, płyty jakieś włókno drzewne czy coś, że tam robią się takie puste miejsce i tam się skrapla wody i dlatego dużo eksperymentowałem, żeby znaleźć optymalny wymiar, żeby to skompresować, żeby te narożniki są ładnie wypełnione. Koniec w końcu się okazało, że jestem w Europejskim Stowarzyszeniu też i pytałem tam fachowców, którzy mają dużo doświadczenia z takimi rzeczami i oni mówili, koniec w końcu to nie jest tak, że tam się faktycznie skrapla wody, czyli to nie jest aż taki problem, jak na początku myślałem. Dobra, dalej. Tu jest panel dachowy, to jest to samo jak te ściany, tylko ma zamiast drugą listwę, tam ma pod spodem płytę USB i oni są już pod kątem obcięte na dole i na górze. Mhm, dalej. Tu jesteśmy akurat w tamtym roku w Portugalii, tam współpracujemy z ludźmi z Portugalii i ja im pokazałem, jak się robię te moje panele, dobre dom panele. I tu robiliśmy to na początku z pomocą taką koparką. To jest taki metalowy lejek, tam jest wkładane kostka słomy i później doprasowane do tej konstrukcji. Proszę dalej. Okej, to jest nasza najnowsza maszyna, która... to był tak, ja myślałem, dobra, takim lejkiem, jak wcześniej był pokazany, takim metalowym i ciężarem to prasować tą kostkę do środka, to jest dosyć czasochłonne. My potrzebowaliśmy, żeby przygotować taki dom, powiedzmy 100-metrowy, jakieś 4 do 6 tygodni i to jest długo. I teraz wymyślałem z szwagrem taki coś, proszę bardzo, dalej, pajączek i to działa tak, dalej, proszę, się to wyciągnie i zostawi po prostu tak jak, no zostawi to tak, tam, tą kostkę tam w środku, dalej. I to już jest realny produkt, który działa. Po roku tam różne... No, po roku projektowanie tego i realizacji. I teraz to jest ciekawa rzecz, bo ja myślałem zawsze, okej, to jest rozwiązanie, żeby później coś takiego automatyzować. Ale teraz po roku się okazuje, że to może nie jest w tym kierunku, tylko może zupełnie coś innego, bo bazując na to, że używamy kostkę, która z tyłu wypada z rolniczej pracy, może to już jest taki trochę nie ten kierunek, bo się okazuje, ja musiałem na przykład teraz na wiosnę robić parę paneli i musiałem tam prasować kostki, wyciągnąłem tą prasę i był minus, nie wiem, parę stopni i się okazuje, że to wszystko nie wiąże, bo ten sznurek jest za sztywny i tak dalej, i tak dalej. Czyli są problemy. Ale bez kostki z tej prasy też nie możemy tą prasę używać. Ale na razie jest lato, ciepło, sznurki wiążą i da radę. Dobra, dalej. Tu jest jakiś filmik, tak? To jest jakiś filmik, który pokazuje. Nie. Coś tu dziwnie jest. Tu jest inny wymiar niż tam. Tu jest, to powinno być. No dobra, to tylko pokazuję w sumie, jak to dociska. Nie, to jest inny. Dobra, idziemy dalej, bo... Trzeba to najpierw wszystko testować, spróbować z tą prezentacją. Dobra, po prostu... A, to idziemy dalej, po prostu. To są właśnie te kostki,
To są ładne kostki, tu widać zawsze, co jest opisane w książkach i tak dalej, że włókno muszą być tak tendencyjne, orientowane tak jakby poziomo, jak patrzymy to i można, jak dokładnie patrzymy i możemy sobie to wyobrazić, to może, można nawet tak to wygląda, nie? No bo to jest tak, nie, jak chodzi o... Ja siedzę teraz w tej chwili głęboko w tym temacie tam certyfikowanie i tak dalej. I to jest moim zdaniem totalny absurd, coś takiego certyfikować. Ale Niemcy dali radę to certyfikować. I mają europejskie aprobaty. I teoretycznie możemy tu w Polsce też budować te certyfikowane kostki i są dostępne. Europejski certyfikat, nie wiadomo, że Polacy to akceptują, ale warto spróbować może, bo w tej chwili wygląda tak, że możemy tylko budować właśnie niestety jednorodzinne domy, gdzie architekt podpisze, że jest za to odpowiedzialny. I dopóki nic złego się nie dzieje, jest to w porządku, ale na przykład ja bym chętnie realizował jakąś większy budynek typu wielorodziny albo jakieś przedszkole albo coś takiego i to w tej chwili nie jest możliwe. I dobra, proszę dalej. Tak to na początku wyglądało na polu starą prasą. Zbieraliśmy, to jest taki naprawdę... No to jest taki, powiedzmy, to jest najbliżej takiej idei budować naturalnie, nie? Bo to jest zupełnie lokalnie z najmniejszym nakładem energii odzyskamy materiał budowlany, który jest świetny do budowania. Dobra, dalej. Proszę. Zbieramy słomę. Dalej. Teraz wygląda to tak, tam z tyłu mam taki mały magazyn, gdzie są okrągłe kostki pod dachem, pod namiotem i prasujemy na miejsce, jak jest potrzebne, prasujemy małe kostki. Dalej. 3 minuty? Okej, dobra, dalej, szybko. Okej, dalej. To jest tak, to jest nasze rozwiązanie w tej chwili, jak w środku wykończymy dom, to się dobrze sprawdziło, to jest niepalona cegła gliniana, murowana od środka na stojąco i to się sprawdza, bo tam jest, nie ma wilgoci, możemy murować w każdej porze roku. Dalej. Widać, że tam są gwoździe zawsze na tych małych słupach i na każdą warstwę cegły to bardzo mocno trzyma. Ja spróbowałem kiedyś to zrywać i bardzo dobrze trzyma. Mnóstwo gwoździ tam są i trzyma. Dobra. Tu widać jeszcze, zaprawa jest, to są po prostu te pęknięte cegły, które zawsze na paletach zostają, parę sztuk namoczone, trochę piasek i można z tym murować. Dalej. To jest stężenie od środka. Robimy takie stężenie, które widać, proszę dalej. Stężenie ma 5 na 15, cegła ma 6 grubości i mamy jeszcze centymetr misy, że na rapid i tynk. Dalej, proszę. To tak wygląda, jak to wyschnie, tynkujemy to gliną i mamy stężone ściany. Dalej. Tu nic prawie nie widać, dalej. To jest taki przekrój od środka. To czerwone, ciemne to są cegły niepalone, tynk gliniany, panel słomiany, na zewnątrz to pomarańczowy, to jest płyta, szóstka, wełny drzewny, sztajko, teraz widziałem, tutaj jest Vesta Eco, słomiane płyty, ciekawy produkt też. I później kontrałaty, łaty i elewacje. Tą szóstkę, tą płytę też można bezpośrednio tynkować. Proszę bardzo.
Szczelność wiatrowa jest bardzo ważna, dlatego używamy tu taką membranę ClimaPro tam na włączeniach. Dalej. To był bardzo fajny projekt w Czechach dla pani, która nie chciała żadne płyty USB, żadne przemysłowe materiały. I to zrobiliśmy tak, to są panele dachowe, które leżały na ziemi, otynkowaliśmy od środka, to znaczy powierzchnię, później przewracaliśmy i tynkowaliśmy drugą stronę i następny dzień montowaliśmy, czyli już z tynkiem glinianym na dach od środka, bo to jest bardzo trudno, jakby tam był tylko słoma, to tynkować jest bardzo trudno. Dalej, to wygląda później tak, dalej, malutki. Dalej. To jest tak w halach też, to się sprawdzą te prefabrykaty, takie miejsce konferencyjne, po prostu duża hala, zimna hala i później można te prefabrykaty tam wstawić i jest ciepłe pomieszczenie. Dalej. Tu tynkujemy cienką warstwę tylko na płytę Steico Protect 4 cm. Dalej. To jest dom koła Wrocławiu, taki nowoczesny, w Stróży. To jest opalane czarne deski, też bardzo ładna elewacja. Dalej. Dach też jest drewniany i to jest ważne, że pod spodem jest też szczelna warstwa, czyli dobrej jakości membrany i tu daliśmy podwójną zabezpieczenie, czyli najpierw płytę na dach, taki płytę Steico na dach, później kontrałata, później membrana i później jeszcze raz kontrałata i wtedy dopiero łaty i deski. Dalej. No to jest nasz pierwszy dom prototypowy. Dalej. Tu w tej chwili robimy właśnie ten duży, skończymy elewację drewnianą, czarną. Dalej. Tak, dalej. A, tu jeszcze jedna ważna, jedną rzecz, którą ja obserwuję, jak jestem w słomianych domach. To jest bardzo ważne też dla projektantów i architektów. Nie za duże powierzchnie szklane, bo teraz jest taki trend, że super, jak mamy pełne szklane ściany, potrójne, niby to jest też już energooszczędne i tak dalej, ale to nie jest do końca tak, bo w lato tam jest strasznie gorąco, jak nie mamy zaczynienia, tak, na zewnątrz i w sumie ja uważam, że lepiej mniejsze szyby i nie aż taki duże, bo to też to jest kwestia energetyczna, żeby produkować takie duże płacze szklane. Nie, to trzeba dokładnie badać, jak to naprawdę wygląda i w lato jest zdecydowane tak, że tam jest bardzo gorąco. Dalej. Dom w Stróży dalej, nie, w Moskwie dalej. Mały domek dalej. To jest jeszcze, co się dzieje międzynarodowe, to jest angielska firma Mozel, która buduje takie nowoczesne domy, też prefabrykowane dalej. Oni używają też ten CLT, takiej płyty i mają stężenie, widać tam są takie stalowe pręty. I to też jest, to jest dosyć masywny system prefabrykacji. Dalej. Moritz, przepraszam, jeszcze długo, znaczy, no tak właściwie, ale jeszcze minutka, tak? Dobra, okej, minutkę. Dobra, dalej. To jest, mi się wydaje, ten flagowy produkt, jak chodzi o prefabrykację, to jest EcoCocon z Litwy, który robią perfekcyjny, super produkt i
robią naprawdę, w całej Europie mają przedstawiciele, w każdym kraju mają to dosyć profesjonalnie wszystko rozwiązane. Strona jest w każdym języku i ja ich spotkałem w tamtym tygodniu, był europejskie spotkanie z budownictwo słomiane w Wenecji i się okazuje, to też nie idzie im tak, jak oni by chcieli, tak, to znaczy to się rozwija powoli też u nich. Dobra, dalej, może jeszcze, to tak to wygląda, dalej. To jest w Niemczech najwyższy budynek, to ma, ile ma to, 5 pięter. To jest centrum naturalne budownictwo w północy Niemczech. Wszystko ze słomy prefabrykowane i bezpośrednio tynkowane. Dalej. To jest realizacja Peltek z Belgii. Też znajomy, który produkują prefabrykacji, bardzo ładne. Widać, że szyby są nieco wielkie. Dalej. To jest we Francji 7-piętrowy budynek, który też jest słomiany, można tak powiedzieć. Tam jest mnóstwo beton też, konkret, bo od 3 piętra jest już temat ognioodporność, jest bardzo poważny i to jest wtedy też pytanie, jak Mateusz też mówił wcześniej, że to ma sens to robić w drewnie i w słomie jako wypełnienie, ucieplenie może tak, ale konstrukcyjnie to się okazuje, że może jest beton odpowiedni materiał czasem. Dalej. To jest nasz też powiedzmy najnowszy produkt, to jest biodomek, to jest prefabrykowany moduł, to są moduły drewniane, które są wypełnione celulozą i do tego będzie Magda Głoska jutro więcej, do tego ona więcej powie. Dalej, proszę jeszcze. Transport, dalej możemy szybko teraz, bo to jest dalej transport, biodomek, dalej, dalej. To jest jeszcze taki wnętrz i tu jeszcze to właśnie był, w tamtym tygodniu byliśmy na wycieczce do Austrii, do Wenecji przez Austrię i to jest bardzo fajny domek, super też wykonany od środka, ale tam miałem właśnie takie wrażenie, bo tam są dużo na południe, dużo przeszklenie, że tam było gorąco w środku, nie? Dobra, jeszcze dalej. To jest szkoła w Paryżu, też prefabrykowany, słomiany budynek, dalej. Tak to wygląda, dalej. Dobra, to są moje eksperymenty. Ja myślałem, że mam trochę więcej czasu. To jest w Portugalii jeszcze raz. Dalej, dobry dom. Dalej. To jest nasz, to w Portugalii testujemy nasze panele na ognioodporność w tej chwili. To jest bardzo aktualne. Jeszcze nie mamy wyniki. Dalej. Tak to wygląda. Tynkowane. Dalej. To jest budynek w Austrii z Jumbo Bales. Nie wygląda zupełnie jak słomiany, ale jest w środku bardzo przyjemny. Dalej. To jest właśnie ten, który był trochę gorąco w środku. Dalej. No, to też jest tu w lewo, w lewej stronie słomiany budynek, ładny, tam naturalne kąpielisko. Dalej. Stro, czyli słoma. Dalej. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zostań jeszcze chwilę, bo pewnie się jakieś pytania znajdą. No jasne. No widzę, że... Przepraszam, las rąk już idę. Dziękuję. Ja chciałam zapytać, jaki jest koszt? No ja tak... Mówię, tam stan surowy zamknięty 2000 zł za metr kwadratowy, około. Materiał plus montaż. Stan surowy zamknięty, czyli elewacja skończona,
odeskowane albo otynkowane okna dwuszybowe, trzyszybowe, to jest troszeczkę drożej. I dach jest płyta, włókno drzewne i kontrałata. I fundament to jest, już musi być na miejsce, jak my przyjdziemy. Mniej więcej to jest taka cena. Netto. Cześć, ja mam pytanie o izolację dachu słomą, tym materiałem. Jak my budowaliśmy dom ze słomogliny, to zastanawialiśmy się nad tym, ale no, wówczas jakby funkcjonujący jacyś specjaliści, specjalistki, funkcjonowało takie przekonanie, nie wiem czy ono jest mitem czy nie, teraz właśnie chcę to sprawdzić, że no nie jest to najlepsze rozwiązanie. Padały dwa argumenty. Pierwszy to tak zwane gryzonie, kuny, jakieś inne zwierzaki, które ewentualnie mogą wchodzić w szczególności właśnie w izolację dachową. No i druga sprawa to jest kwestia przeciwpożarowa. Nie chodzi mi o same przepisy, tylko o faktyczną przeciwpożarowość. No i niestety finalnie zdecydowaliśmy się w wyniku tych argumentów na płytę Termano, nad czym bardzo ubolewam, aha, bo po jakimś czasie zobaczyłam, że jednak domy są ocieplane, dach jest ocieplany słomą. No i chciałam się spytać w takim razie, jaka jest twoja rekomendacja, jeśli chodzi o zabezpieczenie dachu, jeżeli mówimy o izolacji słomianej, właśnie przed tymi dwoma zagrożeniami i czy one są też rzeczywiście realne? Chodzi o te mityczne kuny. Dobra, okej. Okay. Dach moim zdaniem koniecznie musi być słomą ucieplony, bo przez dach stracimy najwięcej ciepła, około 60%. I bo często widzę słomiane domy i nikt nie mówi o dach. I dach później się okazuje, że jest normalna rockwool czy coś takiego, czy ucieplony czymś konwencjonalnym. Moim zdaniem musi być to słomy. Kuny widziałem, jak rozbieraliśmy na przykład jakieś budowy konwencjonalne, gdzie jest niezabezpieczony ta wełna mineralna dobrze i tam wejdą do środka i tam wszczekają po prostu wszystko, czyli wełna mineralna leży gdzieś na dole i resztę jest puste. I słomy to jest tak o tyle dobrze prasowane, że tam nie wejdą tak wygodnie do tej przestrzeni, tylko muszą się tam jakby przegryźć. Ale też są w stanie i myszy też są w stanie się przegryźć przez słomę, ale jak to odpowiednio zabezpieczymy, czyli jakieś płyty, no my robimy tak, połacze dachowe mamy od środka OSB i później na ognioodporność mamy warstwy lub dwa, na przykład rigips, płyta kartonowa czy jakaś inna płyta, która ma ognioodporność. Od zewnątrz damy płyty włókno drzewna, które dolega bezpośrednio na słomę, czyli tam nie ma miejsca na gryzonie, żeby oni się tam dostają. Ognioodporność od środka, tak? To jest tam, to jest jak w każdym innym budownictwie też. Dwie warstwy, gips, karton gwarantuje, nie wiem, F60 chyba, czyli 60 minut. Od zewnątrz jest ta płyta Steiko, która ma też swoją ognioodporność. Czyli to nie jest tak, że na dachach jest większe zagrożenie ogniem niż na ścianach na przykład. Może tyle. Jaka jest grubość? Jaka grubość? 24 plus 4, 28 plus od środka mamy warstwy OSB 18 mm plus dwa razy rigips na przykład. I to mamy cienki dach, który ma przenikalność 0,18. Okej, okay, niestety ostatnie pytanie, bo przerwa nam leci, a wszyscy jesteśmy głodni chyba. Ostatnie pytanie.
Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o trwałość słomy, bo pan pokazał, że pan przechowuje słomę pod namiotem. Czy jest jakiś okres trwałości tej słomy, która się na przykład nadaje potem do skostkowania? Czy to trzeba zrobić w jakimś czasie konkretnym, dobre pytanie, czy nie? Tak. Ja znalazłem u sąsiada na strych słomy, która miała według jego tam o powierzchni miała około 60 lat. I to prasowaliśmy jeszcze raz i tam na ogrodu jest jedna kostka też tam prasowana, 60-letniej słomy i ja nie widzę tam wielkiej różnicy. Oprócz, czy jest to może twardsze, bo wtedy nie były tyle nawozów i tak dalej. Okej, dziękuję Moritz, wielkie brawa, bo...